W tym filmie spróbujemy zapisać w postaci dwójkowej liczbę trochę większą niż ta, którą w poprzednim filmie przetłumaczyłem z systemu dziesiętnego na dwójkowy. Niech to będzie na przykład liczba 114. No i zanim obejrzysz resztę filmu, zachęcam Cię teraz do zatrzymania jego odtwarzania i podjęcia chociaż próby samodzielnego rozwiązania tego zadania, czyli znalezienia postaci w systemie dwójkowym liczby, która w systemie dziesiętnym zapisana jest w ten sposób. No a ja bym to zrobił w taki sposób. Spróbuję przedstawić tę liczbę jako sumę potęg dwójki. Podobnie jak w poprzednim filmie. No to przypomnę jakie są te kolejne potęgi dwójki. 2 do zerowej to jest 1, 2 do pierwszej to jest 2, 2 do drugiej to jest 4, 2 do trzeciej to jest 8, 2 do czwartej to jest 16, 2 do piątej to jest 32, 2 do szóstej to jest 64, 2 do 7 to jest 128, no i to już jest więcej niż 114, więc na pewno te potęgi dwójki już mi wystarczą. No i teraz, jaka jest największa potęga dwójki, która jest nie większa niż 114? No widzimy, że to jest 64, czyli mogę napisać, że 114 to jest 64, dodać, no i co tutaj zostanie? Zostanie nam jakaś reszta, ta reszta to będzie 50. No i 50 muszę teraz rozkładać dalej. Jaka jest największa potęga dwójki, która jest nie większa niż 50? No to będzie 32. Czyli to mogę zapisać jako 32, dodać to, co tutaj jeszcze zostanie, czyli 18. 32 plus 18 to jest 50. Dobrze, czyli mam 64 plus 32 i teraz muszę rozłożyć jeszcze 18. No to 18 to jest trochę więcej niż 16. Czyli następna potęga dwójki to będzie 16, i co tutaj mi jeszcze zostanie? Zostanie mi jeszcze 2. Czyli 114 to jest 64 plus 32 plus 16 plus 2, a 2 to też już jest potęga dwójki. Pierwsza potęga dwójki. Czyli zakończyłem rozkładanie 114 na sumę potęg dwójki. Jest sumą takich czterech potęg dwójki. 2 do pierwszej, 2 do czwartej, 2 do piątej, 2 do szóstej. No więc teraz mogę. Spróbować zapisać tę liczbę w systemie dwójkowym. No i przypominam, że to jest system pozycyjny. Ostatnia pozycja to oznacza, oczywiście, jak zawsze liczbę jedności, czyli 2 do zerowej. Przedostatnia to jest liczba dwójek, czyli 2 do pierwszej. Potem mamy liczbę czwórek, czyli 2 do drugiej. Następnie mamy Liczbę ósemek, a ósemka to jest 2 do 3. Potem mamy liczbę szesnastek, czyli 2 do 4. Później mamy liczbę trzydziestek dwójek, czyli to, co mnoży 2 do 5. Następnie mamy liczbę sześćdziesiątek czwórek, czyli to, co mnoży 2 do 6. No i w naszej liczbie, ile mamy jedności? No, jedności mamy. 0. Ile mamy dwójek? Dwójkę mamy jedną. Ile mamy czwórek? Czwórek też mamy 0. Ile mamy ósemek? ósemek mamy 0. Mamy 1 szesnastkę. Mamy 1 trzydziestkę dwójkę i jedną sześćdziesiątkę czwórkę. Czyli zapis dwójkowy liczby 114, która w zapisie dziesiętnym jest zapisana jako 1,1,4. To jest 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. W systemie dwójkowym mamy tylko dwie cyfry. Mamy albo 0, albo 1. Albo w rozkładzie występuje dana potęga dwójki, albo nie występuje. Jeżeli dana potęga dwójki, np. 2 do 4, czyli 16, występuje w tej sumie, w tym moim rozkładzie na sumę potęg dwójki, to na miejscu odpowiadającym szesnastką mamy jedynkę. Jeżeli jakaś potęga dwójki w tej sumie nie występuje, tak jest na przykład z czwórką, czyli 2 do drugiej nie występuje, w tym rozkładzie, to na miejscu odpowiadającym czwórkom, czyli 2 do 2, mamy 0. Czyli rozwiązałem zadanie i zrobiłem to w sposób taki, bardzo mi się wydaje poglądowy i elementarny, ale nie jest to najszybszy algorytm tłumaczenia zapisu dziesiętnego na dwójkowy. Istnieje bardziej optymalny algorytm polegający na znajdowaniu kolejnych reszt z dzielenia przez 2. No ale to jest temat na oddzielny film.